Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie na pierwszym piętrze kawiarni MDM w kabarecie Warsztat. No, tu, kiedy to jest? Jaki to jest rok? Mamy 1988. Zdajemy sobie sprawę, że kasetę ową słuchać będą mogli Państwo również za rok, za dwa, za pięć, dopóki prąd będzie w gniazdkach u nas w kraju, a jeszcze parę lat ma być prąd. Z tego, co mówią, to Państwo mogą słuchać, więc wobec tego od razu mówię, kiedy to się dzieje, jako że teksty też będą trochę aktualną sytuację podkreślać, bo aktualna sytuacja jest świetna. Naprawdę, jest znakomicie obecnie w kraju. 88 rok, proszę Państwa, październik, jest rewelacja. Mamy przesilenie rządowe w tej chwili. Tak, jednego rządu już nie ma, drugi się czai. Tak, jak kaseta wyjdzie, to już będzie zupełnie inny rząd, kto wie, czy nie kolejny, kilkunasty tam z koleżeną. Akurat jest to pierwsze przesilenie rządowe w historii naszego kraju, stąd tak jesteśmy podminowani obecnie, bo jest rzeczywiście fajnie się porobiło. Złotówka się umocniła, jest to jedna z mocniejszych walut świata, bo jest dokładnie na nic niewymienialna, co świadczy o samodzielności naszej gospodarki. Te inne waluty muszą się podpierać. Marek ciągnie franka, frank guldena, gulden funta, a złotówce nie zależy. Co się dzieje z tym dolarem obecnie, ludzie? Na łeb, na szyję leci. Tak, była też tragedia tam, jak ten kryzys był. Poleciał na łeb, na szyję, ludzie se strzelali po głowach, samobójstwa, jeden babę udusił. A wszystko dlatego, że trzymali w dolarach. Jakby trzymali oszczędności w złotówkach, bo się śmiali tak jak państwo. Stabilizacja jest duża, pieniędzy mamy coraz więcej, teraz w 88 roku. Może pamiętacie, dawno temu pierwsza cena Fiata 126 była to cena 67 tysięcy złotych, a byłem niedawno w Modzie Polskiej w Rzeszowie, widziałem sweterek za 69 300. Szmalu mamy, a nie lubimy oszczędzać. Prasa podała, że 68% obywateli naszego kraju w ogóle nie ma oszczędności, nic. Tak, wszystko przepuścimy, co zarobimy, tacy jesteśmy. Wobec tego społeczeństwo czeka, gdzie by tu wydać jakie pieniądze. No, nie lubimy oszczędzać. Weźmie człowiek pensję, pójdzie na warzywniak, przehula całą. Tak. A jak wyskrobie jakiś zaskórniak, to kilo gruszek jeszcze sobie kupi. Tak. Wobec tego społeczeństwo niestety lubi wydawać, to też czekaliśmy od początku tego roku na jakąś podwyżkę i na początku lutego podrożało. Dlatego, że u nas, nie tak jak w innych krajach, jak jest podwyżka, to społeczeństwo praktycznie jest zadowolone, cieszy się, że podrożało, bo nas podwyżka w zasadzie nie dotyczy. Jako, że jest taki model podwyżki, że jak jest podwyżka, to jest od razu rekompensata, a w tym roku to się nazywało działanie osłonowe. I nawet, kochani, załóżmy, że jak ktoś nie kupi tych towarów, co podrożały, a weźmie rekompensatę, to jeszcze zarobił. To pokażcie mi kraj, gdzie ludzie zarabiają na podwyżkach. A u nas proszę bardzo. Proponowana rekompensata była 1750 zł na jednego pracującego. Jak pan Alfred Miodowicz, obecny szef związków zawodowych, muszę wyjaśniać, bo to nie wiadomo, kto będzie za 20 lat, wyczytał w gazecie, że ma być 1750 zł. Jak się zdenerwował, siadł w tramwaj, pojechał do rządu, mówi, jakie 1750 zł? 6 tysięcy. A rząd powiedział, dobrze. Tak. No, żeby się choć targowali. 5300, 5800. Powiedział 6, miał 6. Powiedziałby 10, miałby 10. Mocny facet, kochany.